Here we go. All right, open. Zatrzymajmy na chwilę w tym miejscu. Tata Riley próbuje nakarmić małą brokułę, jednak przez interwencję odrazy brokuły wylatują w powietrze. Tata stanowczo informuje Riley, iż jeśli nie zje brokułów, to z deseru nici. W tym momencie poznajemy złość. Zwróćmy uwagę na gazetę, którą czyta. Z pierwszej strony bije do nas ogromny tytuł Ciastko wróć, a poniżej możemy przeczytać Eksperci zgodni przywrócić desery. Przez cały film wszystkie gazety, które czyta złość, opisują bieżącą sytuację, z którą zmaga się Riley. Na przykład w dalszej części filmu Riley rozmawia ze swoją przyjaciółką z poprzedniej szkoły. Ta opowiada jej, że mają nową dziewczynę w drużynie, która zastąpiła Riley i jest świetną hokeistką. W tym momencie w gazecie, którą czyta złość, przeczytać możemy odstawka, koniec ery Riley, czy może być gorzej, przyjaciółka od biedy. Ale przyjrzyjmy się nazwie tej gazety. Neuro Express. Nazwa odnosi się do neuronów. Neurony to komórki nerwowe, których rolą jest przede wszystkim przetwarzanie i przewodzenie informacji. Gazeta jest więc odzwierciedleniem neuronów w naszym ciele, które przewodzą nam m.in. informacje na bieżąco, stąd też są w niej informacje odnośnie sytuacji, która dzieje się w tym momencie. Takich i wiele innych detali oraz nawiązań jest w tym filmie dużo więcej, a ja wam o nich wszystkich dzisiaj opowiem, idąc od początku do końca filmu. Na samym początku filmu przedstawiona zostaje nam sama Riley, jak i siedzące w jej głowie emocje. W pewnym momencie Radość tłumaczy nam, że wszystkie te otaczające ich kule to są wspomnienia Riley. Radość bierze jedno ze wspomnień, na którym Riley bawi się na placu zabaw. Aby zrozumieć, czemu jest to istotne, przenieśmy się do wypuszczonego 5 lat wcześniej Toy Story 3. Spójrzmy, plac zabaw przedszkola Sunnyside z Toy Story wygląda identycznie jak plac zabaw ze wspomnień Riley. Emocje opowiadają nam o głównej bohaterce, jednocześnie pokazując nam różne wspomnienia z jej dzieciństwa. Na jednym z nich przeskakuje ona z kanapy na fotel, a my dostajemy szerszy pogląd na otaczający ją pokój. Zwróćmy uwagę na gazetę, która leży w koszyku na stole. Postać ukazana na niej to szefowa kuchni Colette. Colette mogliśmy poznać w innej animacji Pixara 2007 roku, mianowicie Ratatouille. Rodzina Riley przeprowadza się ze stanu Minnesota do miasta San Francisco. W trakcie podróży samochodem mijają oni linie wysokiego napięcia, na których zobaczyć możemy kilka siedzących ptaków. Scena ta nawiązuje do innej animacji stworzonej przez studio Pixar, Ptasie Sprawki. Główna bohaterka wchodzi do swojego nowego pokoju i oczami wyobraźni aranżuje jego wystrój. Jedną z rzeczy, która pojawiła się w tej aranżacji, jest Jack in the Box. Jack in the Box to zabawka dla dzieci polegająca na tym, iż w stanie zamkniętego pudełka nakręcamy jakąś sprężynę, aż góra pudełka się otworzy, a ze środka wyskoczy clown. Ten dokładnie Jack natomiast nie jest przypadkową zabawką dla dzieci. Identyczną wersję mogliśmy zobaczyć już w wypuszczonej przez Pixar animacji i ponownie było to Toy Story 3. Smutna Riley wybiera się z mamą na miasto, aby przekąsić pizzę. Podczas rozmowy wspominają jeden ze wspólnych wyjazdów do parku dinozaurów. Aby zrozumieć to, co zaraz powiem, musimy najpierw wyjaśnić pewną kwestię. Pixar w swoich animacjach umieszcza małe nawiązanie, jak choćby plakat, figurkę czy postać ze swojego przyszłego filmu. Filmu, którego w momencie premiery tego, który oglądamy, jeszcze nie było. Stąd też ta postać z parku to wawrzyniec, a ogon dinozaura, na który nabiło się auto, to ogon mamy lub taty Arlo. Obie te postacie pochodzą z filmu Dobry Dinozaur, który miał premierę po W głowie się nie mieści. Co prawda oba filmy wyszły w 2015 roku, natomiast W głowie się nie mieści swoją premierę miało w maju, a Dobry Dinozaur w listopadzie. Przechodzimy dalej do momentu, kiedy Riley kładzie się spać. Tuż za oknem jej sypialni przejeżdża ciężarówka. Przerażony strach mówi, co to było, czy to niedźwiedź? To był niedźwiedź. Odraza mówi, że przecież w San Francisco nie ma niedźwiedzi, na co strach odpowiada: Ponownie, aby zrozumieć, co się za tym kryje, musimy wspomnieć o dwóch rzeczach. Akcja toczy się w mieście San Francisco, czyli kolebce współczesności, podążaniu za trendami oraz różnorodności międzyludzkiej. Natomiast druga sprawa to wiadomy nie od dziś fakt, iż zarówno Disney, jak i Pixar umieszczają w swoich animacjach zazwyczaj mocno ukryte, aby dzieci tego nie wyłapały, ale jednak żarty dla dorosłych. Żart, o którym mówimy, nawiązuje do społeczności LGBTQ+, w San Francisco, a konkretnie do pojęcia Bears, czyli niedźwiedzi. Niedźwiedzie w slangu homoseksualnych mężczyzn oznaczają krzepkich i owłosionych facetów. A więc niedźwiedź, którego widział złość, to właśnie taki niedźwiedź. Riley zasypia. Następnego dnia czekają pierwszy dzień w szkole. Nic więc dziwnego, że ze stresu podczas snu dopadają ją koszmary. Ciekawym jest natomiast fakt, kto pojawił się w tym śnie. Proste i szybkie nawiązanie to ten mały szczurek, który podczas snu kopnął w kalendarz. Ma on na imię Remy, a mogliśmy go poznać w filmie Ratatouille z 2007 roku, również stworzonego przez studio Pixar. Przenosimy się do szkolnej klasy, w której znajdziemy kilka ukrytych nawiązań. Po pierwsze, globus z tyłu sali. Identyczny globus w swoim pokoju miał Andy w trzeciej części Toy Story. Zanim jednak powiecie, że globus jak globus i niekoniecznie jest nawiązaniem do Toy Story, to zwróćcie uwagę zarówno na podstawki, które są identyczne, oraz na fakt, iż globus w stosunku do widza jest skierowany w ten sam sposób. Ale to najmniej istotny detal. Chłopak w koszulce Moro ma na niej sprytnie ukryte postacie z Toy Story. Na rękawie widzimy Rexa, a na plecach szeryfa Hoodego. Dziewczyna tuż obok chłopaka ma znajomą koszulkę. Białą w czarną czaszkę. Zarówno w Toy Story 1 oraz 3 Sid nosił identyczną koszulkę, jednak w odwróconych kolorach. Koszulka Sida była czarna w identyczną białą czaszkę. Tuż za Riley siedzi chłopak na koszulce, którego widnieje numer 86. Studio Pixar bardzo często umieszcza ten numer w różnych swoich animacjach. Mogliśmy go znaleźć jako chociażby numer auta na dachu tego samochodu w autach 3, a sam numer odnosi się do roku 1986. Pixar, mimo iż legalnie istnieje od 1979 roku, to
To dopiero od roku 1986, po tym jak Steve Jobs wykupił ich spod skrzydeł Lucasfilm, działają jako niezależne studio filmowe, czym bardzo lubią się chwalić. Na ścianie nad globusem widzimy plakat z chłopcem i unoszącymi się nad nim gwiazdami. Plakat ten jest odwzorowaniem okładki filmu La Luna. Nie mylić z La Luną. La Luna, co ty pierdolisz? La Luna to krótkometrażowa animacja od Pixara, wydana w 2011 roku. Opowiada ona o chłopcu, którego ojciec wraz z dziadkiem po raz pierwszy zabrali do swojej pracy, która, jeśli dobrze rozumiem, polegała na ustawieniu faz księżyca poprzez przesuwanie na jego powierzchni małych, świecących gwiazdek. Riley wraca po pierwszym dniu w szkole i wraz z rodzicami wcina chińszczyznę, kupioną na wynos. Pudełko, w które zapakowano jedzenie, zostało stworzone na podobieństwo nazywanego już ikonicznym pudełkiem i symbolem kulinarnych rozkoszy. Praktycznie w każdej restauracji, przede wszystkim w Stanach, biorąc chińszczyznę na wynos, dostaniecie ją w takim pudełku z podobnymi malowidłami. Sam Pixar dokładnie takie pudełko umieszczał w swoich wielu poprzednich, jak i kolejnych po w głowie się nie mieści animacjach. W trakcie jedzenia Riley pokłóciła się ze swoimi rodzicami. Tata kazał jej iść do swojego pokoju, z którego ta zadzwoniła do swojej przyjaciółki z dawnej szkoły, aby porozmawiać o zawodach hokejowych. Po lewej stronie komunikatora widzimy kontakty Riley. Pośród nich sprytnie ukryto dwa nazwiska. Pierwsze Ronnie Del Carmen, pracownik myśli abstrakcyjnych, oraz drugie Pete Docter, czyli scenarzysta w głowie się nie mieści. Jest to oczywiście zwykły easter egg, jednak mówiąc o Picie Docterze, nie sposób wspomnieć, iż Docter postać Riley stworzył na podobiznę Elizabeth, swojej własnej córki. Wspomniałem wcześniej, że w 1986 roku Steve Jobs wykupił dział animacji, który obecnie znamy jako studio Pixar. Steve Jobs jest to chyba wszystkim znana osobistość, gdyż jest to jeden z trzech założycieli firmy z nadgryzionym jabłuszkiem. Mimo iż w 2006 roku Pixar został przejęty przez studio The Walt Disney Company, to w animacjach produkowanych po 2006 roku wciąż możemy znaleźć ukryte nawiązania do firmy Apple. Animacji w głowie się nie mieści, logo Apple'a możemy znaleźć na jednym ze szczęśliwych wspomnień Riley. Skoro jest to szczęśliwe wspomnienie, to Riley chyba musi być fanką iPhone'a. Zaraz po wspomnieniu z nadgryzionym jabłuszkiem na ekran trafia wspomnienie z samochodem Pizza Planet. Samochód Pizza Planet to podobnie jak kilka innych detali, stale pojawiający się pod różnymi postaciami, szczegół we wszystkich animacjach Pixara. Swoją premierę miał w pierwszym pełnometrażowym filmie, czyli Toy Story. Natomiast w głowie się nie mieści pojawił się trzykrotnie. Po raz pierwszy właśnie omówiliśmy, po raz drugi w centrum dowodzenia emocji oraz po raz trzeci tutaj, w tej samej postaci. Poznajemy Bing Bonga. Jest to wyimaginowany przyjaciel Riley, który nie wiedzieć czemu podczas płaczu zamiast łez wydziela cukierki. Bing Bong jest w posiadaniu pewnej torby. Według filmu w tak niewielkiej torbie siłą wyobraźni jest w stanie zmieścić naprawdę dużo, co zresztą widzimy, gdy ją opróżnia, aby zrobić miejsce na wspomnienia, które na rękach niesie radość. Jedną z rzeczy, którą Bing Bong wyciąga z torby, jest ten but. Ten sam but widzieliśmy w filmie Wall-E i to w nim był posadzony ostatni na wyniszczonej planecie krzew. W trakcie rozmowy radości z Bing Bongiem wspominają oni stare czasy, kiedy Riley była jeszcze małą dziewczynką i bawiła się właśnie ze swoim wyimaginowanym przyjacielem. W jednej ze scen tych wspomnień pojawia się żółto-niebieska piłka z czerwoną gwiazdką. Jest to tak zwana piłka Luxo. Piłka Luxo to detal sukcesywnie pojawiający się w każdym filmie tego studia. Swoją premierę miała wraz z lampą Luxo w 1986 roku w krótkometrażówce Luxo Junior. Przenosimy się na lodowisko i mecz hokeja, czyli pasję naszej głównej bohaterki. Z banerów w tle możemy wyczytać, że miejsce, w której znajduje się jej szkoła, to okręg Tri County. Magicznym sposobem przenosimy się 5 lat wstecz do filmu Toy Story 3. Jak się okazuje, wysypisko śmieci, które zostało nam pokazane, nazywa się właśnie wysypiskiem śmieci Tri County. Trafiamy do tak zwanej krainy wyobraźni, czyli miejsca, gdzie Riley wyobraża sobie niestworzone rzeczy. Mamy tutaj kilka nawiązań, jednak zacznijmy od kart. Na karcie króla widzimy podobiznę taty Riley, co możemy odebrać, jakoby traktowała go jako człowieka, który obroni i utrzyma całą rodzinę. Jest to klasyczny obraz głowy rodziny. Zamiast królowej mamy mamę Riley, ale co najciekawsze, zamiast klasycznego waleta lub jak kto woli jubka, mamy kartę z literą R, co patrząc na podobiznę dziewczynki jasno sugeruje, iż jest to po prostu Riley. Same karty na swoim odwrocie mają logo R, ponownie niczym Riley. Ciekawszą natomiast rzecz widzimy po prawej. Jest to gra planszowa nazywająca się Find Me z podobizną Nemo. Jest to oczywiste odniesienie do kultowego tytułu Finding Nemo, czyli Gdzie jest Nemo. Poniżej mamy planszówkę Świat Dinozaurów, która prawdopodobnie została umieszczona tutaj specjalnie, aby kolejny raz nawiązać do animacji Dobry Dinozaur. Ostatnią z planszówek jest ta, której nazwa to For the Birds. Identyczną planszówkę mogliśmy już znaleźć w trzeciej części Toy Story, a odnosi się ona już drugi raz w tym filmie do krótkometrażówki pod tytułem Ptasie Sprawki. Pozostając w krainie wyobraźni, w tej scenie widzimy obraz pewnego fioletowego smoka. Jego imię to Figment i jest to mały fioletowy smok, który jest maskotką wyobraźni w jednym z parków rozrywki Disneya. Radość, Smutek i Bing Bong wskakują na pociąg z ogromną nadzieją dotarcia do kwatery dowodzenia. Radość jest tak podekscytowana, że niechcący wywraca dwa pudełka. Jedno z napisem fakty, drugie z napisem opinie. Radość, chcąca naprawić swój występek, przejęła się tym, iż fakty i opinie wyglądają bardzo podobnie. Ale zwróćmy uwagę na to, co mówi Bing Bong. Twierdzi on, że to nic takiego i zdarza się cały czas, po czym garściami wrzuca wszystko, jak popadnie do pudełek. Bing Bong sugeruje nam tutaj, że ludzie na co dzień świadomie bądź nieświadomie mylą swoją opinię z faktem, przedstawiając sprawę inaczej niż ona wygląda. Stąd w naszym świecie codziennością są fake newsy i nieporozumienia.
Zagłębiając się w głowę Riley, trafiamy do czegoś, co nazywa się wytwórnią snów. W tym miejscu dowiadujemy się, że sny nie wytwarzają się same, a są one kręcone niczym normalne filmy, a później odtwarzane w jej wyobraźni podczas snu. Najciekawsze w tym wszystkim są dwie rzeczy. Po pierwsze, zarówno brama wejściowa, jak i ta wieża ciśnień są odwzorowaniem bramy oraz wieży ciśnień Paramount Pictures. O ile brama nieco się różni, to wieża jest niemalże identyczna. Po drugie, wspomniałem, że sny są kręcone niczym filmy, a Paramount Pictures to nic innego jak wytwórnia filmowa. Wchodzimy zatem przez bramę i sprawdzamy, jakich aktorów zatrudnili pracownicy głowy Riley. Pierwszy osobnik rzucający się w oczy to wkurzony Papa Smurf. Zamyślony Robin Hood to druga postać, którą możemy tutaj znaleźć. Jest również myszka Mickey, która chyba ma dość nie tylko tej pracy, ale i swojego życia. Podrabianiec udający Imperatora Zurga, którego możecie nie znać tak dobrze jak pozostałych, gdyż jest to postać stworzona i pokazana tylko w filmach spod szyldu Toy Story. A na koniec widzimy śpiącą królewnę, która wyglądała, jakby szła komuś w pierdolę. Utęskniona Riley postanawia w tajemnicy przed rodzicami wrócić do Minnesoty, w której w przeciwieństwie do San Francisco czuła się szczęśliwa. W drodze na autobus mija ona budynek, na którym napisane jest A113. A113 jest to numer, który znajdziemy w przeróżnych animowanych filmach i nie tylko od studia Pixar. Większość animatorów z Hollywood, a dokładniej tych studiujących na California Institute of the Arts, uwielbia umieszczać A113 gdzie tylko się da. Jest to bowiem nawiązanie do numeru Sally na Kalifornijskim Instytucie Sztuki, gdzie uczyli się oni tworzyć pierwsze animacje. Przez cały film strój Riley odzwierciedlał jej stan emocjonalny. Na samym początku, tuż po przeprowadzce, miała ona na sobie kolorowy sweter, sugerując nam, że wszystkie jej emocje zarówno są w jej głowie, jak i są pod kontrolą. Kiedy natomiast udała się do szkoły, założyła wyblakłą żółtą bluzę, czując się niepewnie emocjonalnie. Natomiast kiedy totalnie wszystko zaczęło się sypać w jej głowie i już nic nie było pod kontrolą, a emocje popadały w skrajności, Riley ubrała się cała na czarno, gdyż jej stan emocjonalny to była jedna wielka, ponura studnia. Wejdźmy jeszcze raz do głowy Riley. Wszystkie te kule ze wspomnieniami to idealne miejsce, aby coś ukryć. Tym samym wewnątrz kuli możemy znaleźć kolorowy domek jednorodzinny. Jest to ikoniczny domek pewnego staruszka, a wcześniej małżeństwa z filmu Odlot, również wyprodukowanego przez Pixar. Tuż obok widzimy parę nowożeńców jeszcze na ślubnym kobiercu. Jest to przed chwilą wspomniane przeze mnie małżeństwo pochodzące z filmu Odlot, mianowicie Carl i Ellie. Jest to dość ciekawy case, skąd we wspomnieniach Riley wziął się Carl oraz Ellie. Wielu teoretyków spiskowych twierdzi, iż są to po prostu jej dziadkowie, jednak każdy, kto obejrzał choć raz Odlot, doskonale wie, że przez chorobę Ellie małżeństwo nigdy nie doczekało się potomstwa. Jeśli macie jakieś sugestie odpowiadające na to nurtujące pytanie, to podzielcie się nimi w komentarzach. Przez cały film widzimy, jak panel sterujący w kwaterze głównej się zmienia. Za czasów niemowlęcia był to praktycznie jeden przycisk. Przez pozostałą część filmu panel wyglądał tak, natomiast pod koniec ponownie został rozbudowany wraz z przyciskiem dojrzewanie. Panel ten odzwierciedla fakt, iż umysł Riley jako człowieka stale dojrzewa i się rozbudowuje. Na samym początku było prościej, dlatego wystarczył jeden przycisk. Z czasem emocje i dojrzałość emocjonalna stają się bardziej skomplikowane, stąd potrzebny upgrade. Zwróćmy uwagę na panele rodziców. Są one nie dość, że mocno rozbudowane, to jeszcze dostosowane prawdopodobnie pod to, jak nasz umysł w dorosłości się wykształtował. Przenosząc się do napisów końcowych, twórcy umieścili nawiązanie do Sherlocka Holmesa. Ten plakat reklamuje pewne zamki do twojego domu, czyli Sherlock for Holmes. Z kolei napis zasłaniający nam ten plakat brzmi Ralph i jest oczywistym nawiązaniem do filmu Disneya Ralph de Molka.